Patronem podcastu Niezłe Aparaty jest Fotoforma, czyli ulubiony sklep fotografów i filmowców. Jeżeli planujecie jakieś inwestycje sprzętowe, to najlepiej pisać na photoforma.pl i wtedy możecie liczyć na specjalną ofertę przygotowaną przez opiekuna danej marki. Wszelkie szczegóły znajdziecie w opisie tego odcinka, a całą ofertę aparatów, obiektywów i akcesoriów fotograficznych na www.fotoforma.pl. To ok, to 3 dwa, jeden zaczynamy. Jacek Szyfko przy mikrofonie, po drugiej stronie Katarzyna Okrzesik Mikołajek. Cześć, Kasiu. Cześć, cześć. Dziękuję bardzo za zaproszenie. No, przyjemność też po mojej stronie. Jakbyś mogła w kilku słowach opisać, kim jesteś i czym się zajmujesz, to będzie fajny taki punkt startowy do naszej wspólnej rozmowy. Więc tak, z, wyksz z wykształcenia jestem grafikiem, aczkolwiek nie podążyłam nigdy tą ścieżką i od 16 lat fotografuję tylko i wyłącznie konie, co stało się moją i pasją, i pracą, i sposobem na życie. I tylko tego się podejmuję, to robię, podróżując też za nimi za kadrami po całym świecie, a swój dom dzielę między Kanadę, Polskę a walizkę. Czyli takim jesteś trochę stalkerem, tak? To się chyba nazywa koń. W sensie podglądasz je w różnych okolicznościach, w różnych miejscach na świecie. Dokładnie tak. I staram się praktycznie, żeby każdy dzień był nimi gdzieś tam wypełniony w jakiejś formie. Ja kiedyś spotkałem taką osobę, która mi powiedziała, że Najbardziej na świecie to by chciała fotografować konie. Ja się złapałem za głowę, bo wtedy byłem takim wyznawcą takiego y, przywiązania do fotografowania ludzi. Że to tylko trzeba ludzi fotografować i, i wiadomo, to najciekawszy temat, ale jak zobaczyłem te zdjęcia, to, to pomyślałem sobie, że coś, coś w tym jest. Tylko jakoś wiesz, w głowie mi się nie, nie mieściło, że na to może być tak, mówiąc wprost, rynek wiesz, wśród odbiorców, a potem żona mi uświadomiła, że przecież. Wszystkie jakieś gadżety dla, dla dziewczynek i w ogóle, no bo wiesz, jako ojciec córek to, to, to trochę śledzę ten temat, że to wszystko wokół koni, no nie? I, i że tak naprawdę tych odbiorców, którzy by potrzebowali zdjęcia, to jest, to jest masa. Tylko po prostu trzeba się zdecydować, w którym. Kierunku iść. Ty poszłaś w taką, taką bardziej artystyczną fotografię. To może się, się wytłumaczyć, jak, jak, jak w ogóle odkryłaś, że, że coś takiego można robić. Znaczy, tak jak mówisz, często poznając ludzi, którzy w ogóle nie znają zagadnienia, nie znają tematu, wyobrażają sobie często, że, że tak powiem, jesteśmy gdzieś tam e, grupą fanatycznych, którzy siedzą z końmi na paswisku i fotografują konia, jak sobie, gryzą trawkę. Aczkolwiek nie, tutaj jest e, cała logistyka planowania, sesji, e, e, angażowania ludzi, wyszukiwania modeli, lokalizacji, robienia dobrego research i tak dalej, to jest jedna kwestia. A dwa, tak, jest to nisza, która też ma nawet swoje nisze w niszy, bo są fotografie produktowe, jeżeli chodzi o wokół końskie, są zdjęcia katalogowe, sportowe, można robić tak zwane zdjęcia beauty albo można iść w ogóle w stronę fine artu. Także tutaj też jest nas wiele, naprawdę jest nas wiele, powiedziałabym, że dobrych dziesiąt tysięcy fotografów na świecie i każdy gdzieś tam obrał swój, swój kierunek i swoją niszę w niszy. A ja specjalizuję się wow, od, to aż, od tak, aż, tak, aż tak dużo jest? Osób? Tak, tak, mamy nawet swoje, jakieś tam swoje organizacje i związki e, takie międzynarodowe, głównie w Stanach. Są organizowane warsztaty, plenery, spotkania, co też tam gdzieś e, sama podjęłam już 10 lat temu, od 10 lat prowadzę samo mhm. szkolenia i warsztaty, żeby właśnie ludzi wprowadzić i pokazać im jak z tymi zwierzakami gdzieś tam współpracować od zaplecza. No tak, bo można patrzeć na ten sam obiekt a Fotografować w zupełnie inny sposób, i, i, i ta percepcja to jest właściwie chyba to. Co, co różnicuje tych wszystkich fotografów. Ale wiem, że na przykład warsztaty to też nie wyszły od ciebie, że to nie była to jakaś Twoja inicjatywa, nagle się obudziłaś, spadłaś z księżyca, że będziesz robić te warsztaty, tylko to jakoś oddolnie ta inicjatywa się zaczęła, że, że, to, że to jakby rynek wymógł. Tak, dokładnie. Moje pierwsze doświadczenie było w 2013 roku, kiedy to z Moskwy się do mnie skontaktowano, czy przyjadę i zrobię takowe warsztaty. Pojechałam. Moje doświadczenie było, no niestety, nie fajne, że tak powiem, bo wszystko było zorganizowane. Ja tylko przyjechałam, dostałam scenariusz do ręki i byłam na zasadzie trochę, nie wiem chyba, żeby ludzi ściągnąć, przykleić jakąś tam łatkę, naklejkę z nazwiskiem i tyle. Mocno się ten sparzyłam, ale później do mnie ludzie zaczęli przychodzić, głównie z Polski, i pytali: Kasia, kucze, kiedy ty zrobisz u nas? I stwierdziłam: Dobrze, dam temu, temu jeszcze jedną ostatnią szansę i zrobię warsztaty w taki sposób, jak ja to czuję, jak ja to widzę. Czyli poprowadzę ludzi od początku przez cały proces, od jakiejś tam teorii, poukładam sesje podczas plenerów i warsztatów w taki sposób, jak ja oni, fotografuję, żeby im pokazać wszystko i wytłumaczyć, dlaczego ta godzina jest dobra, dlaczego to miejsce jest dobre, dlaczego ten koń będzie odpowiedni na, na dane miejsce. I powiem Ci, że przepadłam. I do tej pory powiem, minęło chyba 10 lat i mam już za sobą około 70 takich wydarzeń, plenerów, wyjazdów i, yy, i warsztatów fotograficznych stricte związanych z fotografią koni. Ale zacznijmy może od początku, no bo koń, yy, wiadomo, no to jest też kwestia tego typu, że... Yy, i, Koń koniowi nierówny, wiadomo, mhm. natomiast też, też jest tak, że no człowiekowi coś wytłumaczysz. A tutaj jednak ze zwierzętami, czy tam z psami, czy z innymi, no to, 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 to trzeba jednak troszkę tej wiedzy, wiedzy liznąć na początku, żeby wiedzieć w ogóle jak zacząć ko komunikować się mhm. z. Ze zwierzęciem, to może opowiedz, jak to tak od zaplecza wygląda, bo, bo wiadomo, że to nie może być tak, że jest sam fotograf, no chyba że to jest jakaś tam fotografia nastawiona na fotografowanie koni i ich zachowania w dzikiej naturze, co wiem, mhm. że też czynisz, ale, ale tutaj pytam konkretnie o sesję, jak to, jak to u ciebie wygląda. Tak, czyli znowu, wchodząc w, dany, w daną niszę, w dany temat, trzeba przede wszystkim poświęcić długie godziny na studiowanie i zrozumienie tematu. Przede wszystkim, właśnie, jeżeli chodzi o zwierzęta, tak. Jak się z nimi komunikować, żeby coś uzyskać. Później wchodzą pewne, powiedziałabym, social skille, czyli jak się komunikować z ludźmi, którzy nam pomogą wokół sesji, co dla mnie było dużym wyzwaniem, bo ja jestem osobą niesamowicie nieśmiałą introwertyczną, więc tutaj sobie narzuciłam bardzo dużo wyzwań. Ale żeby stworzyć takie właśnie zdjęcia, które, które znacie, które widzicie, często od zaplecza mamy od dwóch do dziesięciu ludzi. Po prostu, żeby tym koniem pokierować, żeby go jakoś zachęcić, żeby postawić uszy, mamy jakieś tam swoje, swoje efekty, triggery i tak dalej. Na przykład puszczamy dźwięk, czy używamy jakichś tam smaczków, żeby go zachęcić. Znowu, żeby konia zaganiać, to jest całkiem inna logistyka, bo tutaj chcę bardzo zaznaczyć, że nie chodzi o to, żeby tego zwierzaka straszyć, tak. To jest mhm. zwierzę w naturze, no niestety ofiara, czyli on ma tą potrzebę ucieczki, cokolwiek się nie dzieje, więc tutaj musimy bardzo być ostrożni na wywieranie presji. <laughs> no i wiadomo, żeby tego gdzieś zwierzaka gdzieś ruszać, czasami musimy go odsyłać też na zasadzie różnych, różnych pomocy. Kolokwialnie mówiąc, modelujemy tego konia za pomocą kija i marchewki najczęściej, właśnie albo żeby go zachęcić, albo żeby go gdzieś odesłać. Tak. <laughs> Czy, czy, taka czy taka osoba do pomocy to musi być właśnie taki, taki ktoś techniczny, kto na co dzień pracuje z końmi? Tak, yy, przydałoby się, aczkolwiek wiem Wam też osoby, które bardzo chętnie gdzieś tam wychodzą z jakąś inicjatywą i chęcią pomocy, ale widać po pierwsze raz, że nie rozumieją yy, języka ciała zwierząt i same też czują się skrępowane i wystraszone. Pamiętajmy, że współpracujemy z potężnymi zwierzętami, więc tutaj kwestie bezpieczeństwa z obu stron też są, yy, też są na wagę złota. Okej, okay. a jak to wy wypada w konfrontacji z powiedzmy, z właścicielami, bo, bo pewnie też jest tak, że część tych takich zleceń, powiedzmy, realizujesz dla ludzi, którzy są posiadaczami koni, i, i, i czy oni jakby są na przykład na takim etapie mocnego zżycia. Ze zwierzęciem to no oni, jakby, pozwalają, żeby, żeby taka osoba z zewnątrz była, czy, czy sami raczej by woleli tobie pomagać, asystować? Ja rozmawiając, czy to ze swoim potencjalnym klientem, czy nawet jeżeli jadę gdzieś realizować potrzeby na własne portfolio, zawsze nalegam, żeby jednak właściciel był. Nie, nie tyle, nie, nieraz się nie musi angażować, bo też, tak jak mówię, nie każdy dokładnie wie, co oczekujemy. Ale żeby był i dał nam przyzwolenie, po pierwsze, właśnie znowu chodzi o kwestię bezpieczeństwa, a nuż się zwierz coś stanie, że ten zwierzak się gdzieś nam zahaczy, potknie i tak dalej. To jest niesamowicie istotne, bo ta osoba też zna, zna tego konia, wie co może sprowokować u tego konia zamknięcie się albo co go może mocniej pobudzić do pewnych potrzeb. Więc tutaj wolę zdecydowanie, jeżeli inicjatywę przejmuje właściciel. Ale też zawsze wolę mieć od zaplecza kogoś swojego, kto nawet nie jeżeli jest samym koniem, to pomoże mi w kwestiach doświetlenia, podejścia z blendą, która jest najczęściej straszna dla koni, i tak dalej, więc tutaj znowu taki, takimi małymi kroczkami i dobrze mieć osoby zaprzyjaźnione z tematem. Mhm. A czy ty miałaś jakieś zdjęcie, które tak powiedzmy, eksplodowało? W tym sensie, że, że od niego się jakoś ten twój rajd po, po internecie zaczął, który jakby objawia się w wielu, powiedzmy czynnikach, no ale masz stronę na Wikipedii i w ogóle. Mm -hmm. Wiesz co, jeżeli chodzi ci o takie zdjęcia wiralowe, no to e, było ich kilka na początku, gdzieś jak siedziałam i funkcjonowałam na na przykład w, e, różnych forach fotograficznych, zanim się zaczęła w ogóle era mediów społecznościowych, ale myślę, że zdjęcie, które wygrało nasz Geographic, e, było takim e, początkiem tej całej kuli śnieżnej, która po prostu ruszyła. Tak. Mm -hmm. Chodzi, chodzi o te, te dwa ogiery, tak? To, jest to, tak, to zdjęcie? tak, tańczące we mgle, dokładnie czarno-białą fotografię. Okej, mhm. okej. Okay, okay. a, po, a powiedz mi w ogóle, jak, jak to zdjęcie powstało? Bo to jest też, też ciekawe, czy to było, była jakaś sesja zaplanowana, czy, czy raczej tak spontanicznie? To było sesję, które raczej sesja. To było zdjęcie, które powstało podczas sesji na moich drugich warsztatach, w sumie pierwszych międzynarodowych, jakie kiedykolwiek poprowadziłam w Polsce. I ideą było fotografowanie koni w górach, sowich u nas w stanie, o pięknym wschodzie słońca, wszystko wyidealizowane, wiadomo, mieliśmy te piękne pocztówki już przed oczami. Wychodzimy na paswisko, no i niestety albo stety zaskoczyła nas mgła i taka dość, dość ponura aura, ale mimo to naciskam, żebyśmy kontynuowali, bo też staram się zawsze swoich wszystkich uczniów, studentów, po pierwsze przekonać, żeby wychodzić ze strefy komfortu i pracować w różnych warunkach. A po drugie też w założenie, że nie ma złej pogody, tylko trzeba wiedzieć, jak sobie z nią radzić. I puściliśmy te konie wolno, daliśmy im pole do popisu i spektakl, jakim nas obdarowały, no, zakończył się właśnie takim, a nie innym efektem. Także myślę, że to zdjęcie, które zostało tak wyróżnione i utytułowane, jest mocnym argumentem na to, że tutaj mówię, nie ma złej pogody, nie ma złych warunków, tylko my musimy chcieć i, i gdzieś tam przejść do przodu i realizować swoje wizje i chęci. Ja kiedyś właśnie usłyszałem taką fajną radę od, od właściciela fotoformy, że od Bogusia, który mi powiedział, że jak coś zaplanowałeś, to to, to rób, to nie przykładaj. no nie. I, I wydaje mi się, że to jest też taka fajna rada cenna dla, dla fotograf'a, bo często jest tak, że ok, umawiamy się z kimś na sesję i piszemy, a słuchaj taka pogoda, lepiej coś tam przełóżmy i tak dalej, a tu pokazuje to zdjęcie, o którym właśnie mówimy, że no właśnie ta niepogoda. w jakby podbija wartość, wartość tego zdjęcia. Zdaje się, że to w rozmowie pana Tadeusza z hrabią Choreszko jest tak, takie zdanie pada tam, że właśnie w niepogodzie jest ta uroda polskiego nieba. I ja to sobie jakoś wziąłem, wziąłem do serca, bo rzeczywiście faktycznie wiesz, jak nawet bierzesz, analizujesz jakby twoją twórczość też pod tym kątem, że ty trochę jesteś fotografem krajobrazowym. Nie, nie wiem, czy się z tym zgodzisz, czy nie, mhm. bo, bo ten koń jest elementem tego krajobrazu. Staram się dążyć te, w tą stronę też tak. To Te dwie dziedziny, nie? To jest, to jest działanie na, na, na tym takim właśnie etapie, gdzie zahaczasz o, o jedną i drugą dziedzinę, i tu najciekawsze rzeczy wtedy powstają. Więc, więc powiedzmy, jak masz takie niebo płaskie, nic nie ma, żadnych chmurki i tak dalej, no to co w tym ciekawego? Jest, jest o wiele trudniej, a tutaj ta dramaturgia jednak rośnie, fajne to jest. Tak, właśnie ja też w swojej fotografii koni lubię przekładać jakieś tam swoje personalne odczucia, emocje, historie, dlatego ja lubię to zróżnicowanie, właśnie tą taką często dramaturgię, albo w teorii płaskie i nudne światło, które znowu daje nam niesamowity czasami potencjał do jakichś zdjęć w wysokim czy tam niższym kluczu. I e, podążając tym nurtem, zaczęłam e, bardzo dużo satysfakcji czerpać z sesji, w bardzo powiedziałabym takich niestandardowych i miejscach, i, i warunkach pogodowych. Na przykład zaczęłam wchodzić z końmi na halę, gdzie mamy bardzo mało tego światła, ale jeżeli nam zdjęcie wyjdzie, mamy <laughs> przepięknie tylko rozświetloną grzywę e, konia galupiącego, znikającego gdzieś tam e, w ciemnym tle. E, Śnieżna kanada, która jest po prostu dla mnie magiczna, czy mgliste poranki, bo ja uwielbiam aurę, która wycisza na mnie potrzebne bodźce dookoła. Wyciszamy tą całą właśnie percepcję, którą rozpraszają kolory, tekstury, czasami i możemy się skupić tylko na, na danym bohaterze albo na historii, którą chcemy powiedzieć. To a propos tych takich zamkniętych przestrzeni, bo to jest też takie wyobrażenie, że no jeżeli fotografujesz już tak duże zwierzęta, to musisz działać w tym otwartej przestrzeni, mm -hmm. a wiem, że i sesję w muzeum robiłaś, i jest też taki obiekt kur kulturalny Perła, to, to to może właściwie od tej Perły byśmy, byśmy wyszli, bo w ogóle skąd pomysł, wiesz, taki, tak pójść w, w taką stronę, która sprawia, że umysł. Oglądającego, odbiorcę zdjęć yy, od razu reaguje, że coś, coś tu nie gra. Mm -hmm. W tym sensie, że wie, że są sprzeczności połączone tak. na, tej, na tej Tak, fotografii. tak, tak. No właśnie, tak jak mówisz, na początku zawsze dążyłam do tego, żeby te koniki były gdzieś tam na otwartych przestrzeniach, pastwiskach, bo jednak uosabiam je z um, takimi wolnymi duchami, które nie lubią ograniczeń, tak postrzegam konie. Ale z drugiej strony, um, studiując przede wszystkim dzieła starych mistrzów, czy to w malarstwie, czy w rzeźbie. E, zaczęłam konia też bardzo mocno postrzegać jako dzieło sztuki samo w sobie i zaczęłam je utożsamiać przede wszystkim ze starą architekturą, która też w jakiś sposób mnie zachwyca. I dlatego zaczęłam wprowadzać te konie tam. Przede wszystkim kolumny, łuki, co dla mnie reprezentuje tą, tą taką barokowość, te krągłe e, kształty. To jest coś, co uwielbiam powielać. Już nawet nie chodzi o własne jakieś preferencje, tylko dla kwestiów, kwestii kompozycyjnych e, w zdjęciu. A, a z tym muzeum, to, to jak w ogóle wyszło? To było zlecenie. Muzeum to czy, było... jest, czy, czy, czy? Czy to są właśnie Twoje projekty zawsze? To, muzeum to był straszny spontan. Pojechałam do, do, do Francji fotografować konia w Abi. To były takie ruiny na zewnątrz, ale że nam się rozpadało. Było paskudnie, a właściciel. Yy... Konia Clemens i jej mąż Marilu Rashi, który jest kaskaderem i uczył konie do ponad 500 hollywoodzkich produkcji, związanych z koniami, takie jak Black Beauty i tak dalej. Więc on konie zna, jego konie są nauczone wszystkiego, I on popatrzył na budynek, który był obok muzeum, i powiedział: Czekajcie, ja znam właściciela, może nam otworzy, to zrobimy coś w środku. Ja, oczywiście, już wielkie oczy, troszkę przerażona, na, na co my się piszemy. Weszliśmy do środka. On zaaranżował tam ludzi, menadżerów, że my tu wchodzimy z koniem, wszystko będzie ok, e, proszę się wyluzować, wiemy co robimy. No, no dobrze, ja też czułam się w miarę komfortowo, bo wiedziałam, że ten koń potrafi dużo, nawet luzem czyli po, pościągaliśmy wszystko z jego głowy, tam nie było żadnego e, żadnej uprzęży, nawet fotoshopowanej, tylko wszystko było luzem. I okej, okay, ja czułam niesamowite napięcie: no bo tak, jeżeli ten koń coś stłucze, to będziemy musieli sprzedać mój aparat tego konia, moją narkę i nie wiadomo co jeszcze, żeby pokryć, bo to było muzeum, tam było pełno różnych rzeźb i dzieł sztuki. I już myślałam, że jesteśmy po sesji, po czym Mario zasugerował, że a może ten koń się przebiegnie korytarzem tego muzeum. No to ja już po prostu osłupiałam, zdębiałam i tak to było jedno z takich naj, najmocniejszych doświadczeń, jeżeli chodzi o odczuwanie takiej presji, ale takiej pozytywnej, nakręcającej, że kurczę robimy coś niestandardowego, coś pięknego. Także tak, to, to po prostu wyszedł spontan, to nie było planowane, ale efekt znowu, tak jak zdjęcie z naszego geografik robi wrażenie i dlatego ja też się lubię otwierać na to, co przychodzi. Ja absolutnie nie siedzę w tym takim pudełku, że jak sobie coś zaplanowałam, Wymyślę, tym podążam i tak ma się stać. Nie, to jest tylko zarys, który, od którego jest fajnie zacząć, ale później jestem niesamowicie otwarta na to, co przychodzi. Ale to zobacz, bo my żyjemy w takich czasach, w których mówi się, że jakieś obrazy generowane przez algorytmy zaczną, wiesz, zaskakiwać i tak dalej, ale to tak naprawdę jest zupełnie odwrotnie, że to ta ludzka wyobraźnia może. Prowadzić do, do czegoś takiego, co, co jest zupełnie niespodziewane. I tak było też w, tw w Twoim przypadku. No to też, wiadomo, trochę mieć trzeba szczęście, żeby trafić na takich wariatów, którzy. No wyjdą z taką inicjatywą, no bo prowadzić konia do muzeum tak. to nie jest, to myślę, że nie, nie, nie każdy właściciel by od razu wyskoczył z czymś takim, chociaż powiem szczerze w takiej jednej stadninie, w której dziewczynki moje zaczynały naukę jeżdżenia na koniach, to, to też tak było, że akurat właścicielka kupiła córce konia i, i wprowadziła go do domu jakby oznajmiając, o patrz tutaj prezent na urodziny, nie? Czyli wiesz, ja, ja, ja wtedy się przeniosłem troszeczkę wyobraźnią do, do Pippi Longstrum, no nie? Która tam trzymała konia na balkonie i też to mi się taka trochę Perspektywa zrobiła książkowa, nie? Że, że są tacy ludzie, którzy, którzy mają trochę, trochę bzika, ale w ogóle chyba ten cały świat koński, to, to, to jest tak trochę powiedziałbym, stan umysłu, jak, jak, jak wejdziesz nie? w to środowisko. Tak, znaczy wiadomo w każdym świecie masz ludzi no, lepszych, gorszych, pod różnymi względami, troszkę bardziej że tak powiem pospinanych w pewne kwestie, ale ja też uwielbiam no współpracować. Nie jest standardowo. Tak, no uwielbiam współpracować z tak zwanymi artystami końskimi, czyli właśnie ludźmi, którzy robią performance'y, którzy uczą te konie sztuczki, którzy chcą robić rzeczy troszkę ponad standard. Ale z drugiej strony też troszeczkę wierzę w um, takie kwestie, że wszystko rezonuje w dwie strony. Jeżeli podchodzisz do ludzi z wiesz, z euforią, z entuzjazmem, ruchmy to tamto i ci ludzie widzą, że ty robisz takie rzeczy oni też bardziej się otwierają, są ufni twoim decyzjom i oni sami też ciebie znajdują. No tak, bo to też musi być na zasadzie takiego dopasowania między fotografem a, a tym rynkiem, powiedzmy odbiorców, ale nie w tym rozumieniu odbiorców, takich przypadkowych osób, które gdzieś w internecie trafią, tylko o tych, którzy, którym zależy na takich, na takich zdjęciach, bo też może przejdźmy może na chwilę do, do takiego zagadnienia, no właściwie jak wygląda ten rynek, na, na którym ty działasz, kto to zamawia takie zdjęcia? Kto jest zainteresowany? Bo rozumiem, że te zdjęcia w sumie mogłyby się nadawać na, i, na, i na kalendarze, i na okładki książek i tak, dalej, i tak dalej, więc tych przeznaczeń dla takiej fotografii artystycznej bardziej to, to jest pełno, ale czy też na przykład zdarza się, że, że są to tacy prywatni właściciele, gdzieś powiedzmy, którzy mają te takie statusy gwiazd w tym swoim hmm. środowisku? Wiesz, co to jest tak, że zapotrzebowanie jest bardzo dużo, duże, aczkolwiek u nas w Polsce ono jeszcze dopiero raczkuje. Na, na Zachodzie, czy to w Stanach, czy w Niemczech, już ludzie są nauczeni, że za takie usługi się płaci, i to jest oczywiste, że potrzebują mieć dobrych zdjęć, czy to przy sprzedaży konia, czy jeżeli chcemy gdzieś tam promować mhm. naszą działalność w mediach społecznościowych. Taki PR bardziej tak, robiliśmy. w Polsce to dopiero raczkuje, no bo przyznam szczerze, musimy też ludzi nauczyć, że za takie usługi też się mało nie płaci. Ja tutaj bardzo bardzo mocno cisnę, szczególnie u siebie na, na, na wykładach, na warsztatach, żeby jednak nie wszystko zadarło. Nawet jeżeli gdzieś tam zac zaczynamy, to niech to będzie na zasadzie troszeczkę barteru, wymiany i tak dalej, bo razem kształtujemy ten rynek i tutaj chodzi o to, żebyśmy sobie wzajemnie kuku nie zrobili, <grym> rozpuszczając, rozpuszczając odbiorców i tak dalej. Ale tak, jest tego coraz więcej. Ludzie się uczą, przychodzą bardzo chętnie i właśnie pytając o taką stronę biznesową. Ja też dużą, e, dużą część, że tak powiem, chociażby finansowania tego, co robię, opieram na sprzedaży fotografii, która realizuję na, na własne potrzeby, ze swojego portfolio. Czyli są to właśnie książki, kalendarze, m, plakaty, puzle i tak No i do tego jeszcze bardzo... E, bardzo duży, duży procent tego, z tego stanowi stanowią szkolenia, warsztaty, kliniki, wyjazdy fotograficzne. Po prostu uwielbiam organizować coś dla ludzi i razem z, z nimi czerpać z tych wyjazdów. Mhm, czyli tak po prostu sobie dzielisz. Dokładnie. E, na na róż, różne kanały. Ale to jest też w sumie taka dywersyfikacja, jest, jest fajna i mi się polecana w każdej e, specjalizacji. A powiedzmy, z tymi, z tymi produktami e, to, to, to jest na zasadzie samodzielnego wydawania tych produktów, typu puzzle, i tak dalej, czy bardziej wchodzisz w jakieś współpracę z firmami, które na co dzień się takimi sprawami parę Znowu działam na dwie strony, bo mam te takie swoje, powiedziałabym zdjęcia, ikony, które są dla mnie, mają jakieś tam najważniejsze, największe wartości, czy to ze względu na nagrody, które wygrały, czy, czy w innych kwestiach. I to są zdjęcia, które trzymam dla siebie, czyli one można je dostać tylko po, za pośrednictwem mojego własnego wydawnictwa, czy to jest album fotograficzny, który wydałam, czy to są fotografie na wydrukach fine artowych z hologramem sygnowanym i tak dalej to jest jedna, jedna strona. Też mam zdjęcia, powiedziałabym, drugiego sortu, które absolutnie nie są gorsze. To są wszystkie te zdjęcia takie typowo plakatowe i tak dalej, których się nie da usunąć, bo one są po prostu dobre i które się łatwo sprzedają. Więc tutaj mam dla wydawców i osób zainteresowanych też dostępne takie foldery, że jeżeli szukają takich materiałów, są im potrzebne, wtedy sobie mogą w nich wybierać i tworzyć własne produkty na ich podstawie. A fajna rzecz, którą powiedziałeś, że się łatwo sprzedają, mhm. to są jakieś takie Schematy, które, które się sprawdzają, które, są, które tak działają na ludzi, że, że akurat wiesz, że takie zdjęcie pójdzie gdzieś, ma szansę tak, tak. stać się popularne. Przede wszystkim, jeżeli myślimy o tak, że tak powiem, takim szerszym gronie odbiorców, no to są to na pewno fotografie. O wysokim podbiciu kolorystycznym, czyli wszystkie te konie galopujące gdzieś w wodzie, na, o zachodzie słońca, na ładnych, otwartych paswiskach, czyli właśnie te takie standardowe obrazki, które przechodzą do głowy, jak tylko myślimy o piękniu konia, tak? Ehm, no ale później wiadomo, też mamy koneserów bardziej sztuki i e, efektów wizualnych, bardziej wymagających, którzy właśnie idą w tą stronę bardziej taką skomplikowaną, ciemniejszą. Właśnie pod to już pozostawiam te swoje fine artowe wydruki i fotografie, tak. tu, tu mi się to udało to tak w miarę w miarę rozdzielić to bardzo dobrze działa. Aha, i wtedy mówimy o tych czarno-białych, na przykład? W wysokim kluczu tak, albo coś w tak, tym stylu? Tak, tak, tak. Mhm. Bo ja rozumiem, bo oczywiście czarno-biała fotografia jest bardzo wymagająca, trudna i nie jest dla każdego nie jest taka powszechna. Ale mówisz o odbiorcach, czy o, o fotografach? O odbiorcach też, o odbiorcach też. Nawet Aha. przekładając to no niestety na klikalność w tym momencie w internecie, jeżeli wrzucę parę zdjęć, które są po prostu kolorowe, <grym> sobie... tak wiadomo, więcej, więcej ludzi idzie za tym, niż jeżeli wrzucimy coś właśnie niestandardowego. <grym> Ale to jest ciekawe, no bo tak z perspektywy fotograficznej to ta czarno jest no jest ciekawa, mm -hmm. bo, bo tam... Ta... Graficzność i w ogóle. Tak, tak, tak. tak. Ja mm -hmm. Właśnie o wiele bardziej. Też, też dlatego sobie bardzo sobie mocno poszłam w tą stronę, bo jakoś e, gdzieś tam z, kiedyś studiowałam tę fotografię czarno-białą, później wróciłam do kolorów, no bo, że tak powiem, to się lepiej sprzedawało, w, trzeba z czegoś, mm -hmm. z czegoś zacząć e, funkcjonować, ale wróciłam do tego, bo już mogłam sobie na to pozwolić, żeby jednak dać sobie przestrzeń na mocniejsze eksperymentowanie i czuję to o wiele bardziej, bo e, odejmując sobie jeden czynnik per, e, percepcji naszej, czyli kolor, który mocno dyktuje, czy to nasze wrażenie, czy nawet czasami emocje, które wprowadza w zdjęcie, możemy się skupić na totalnie innej historii wokół zdjęcia. Tak. Przede wszystkim na, na emocji, właśnie na teksturze, na, na kompozycji. Ale tak. studiowałeś fotografię czarno-białą, a Wikipedia twierdzi, że jesteś samołkiem. Nie, nie, nie. Znaczy nie, studiowałam, chodzi mi, że zagłębiałam się, tak? Samówek? Daj daj tak, Właśnie, właśnie daj, daj jakieś rady, jak, jak to można samodzielnie zgłębiać, bo to myślę, że. No przede, wszystkim, ciekawa, ciekawa przede wszystkim nie zamykać się na przykład na jedną dziedzinę fotografii, bo ja inspirację czerpię z wielu innych źródeł niż yy, końscy fotografowie. Robię to też z tego względu, że bardzo łatwo jest nam dost, m, zaczerpnąć bardzo nieświadomego influensu, czyli zaczynamy powielać coś, co już zobaczyliśmy. Ja bardzo chcę tego uniknąć. Tak samo z prowadzeniem warsztatów czy wyjazdów. Ja nigdy nie byłam na żadnym, więc absolutnie w teorii nie miałam pojęcia, co robię. Znowu tutaj totalny samouk, ale przez to nie, nie wciągnęłam nic od nikogo, nawet nieświadomie, bo oczywiście niektórzy mają tendencję od zapożyczalności i wkładania tego w swoje, no bo to działa, ale ja nie chciałam tego zrobić nawet podświadomie, dlatego nie poza tym, jeżeli kogoś nie znam osobiście, to nie śledzę za bardzo fotografów koni, żeby sobie tam gdzieś nie zapożyczać pewnych, pewnych kadrów, pewnych wizji, pewnych pomysłów. I od, dlatego często właśnie mówiąc studiuję, czyli gdzieś tam sama analizuję, wgłębiam się, czytam, są to głównie jakieś fotografowie gdzieś, gdzieś tam krajobrazu czasami i nawet aktów i jakiegoś fine artu, nawet czasami to są dziedziny niezwiązane z, z fotografią, czy to jest sztuka malarska, rzeźba, właśnie architektura stara. Ja lubię wchodzić i, i zachwycać się takimi rzeczami i zacząć gdzieś tam sobie w głowie to rozpracowywać, co jak i dlaczego. Ze mną tak dobrze rezonuje. Ale to jest też dobre, bo prowadzasz trochę świeżego powietrza do, do tej swojej dziedziny. Może to nie jest tak wyeksploatowana akurat działka, jak potrafią być inne nisze fotograficzne, ale zawsze wydaje mi się, że, że tutaj, jeżeli ktoś chce być osobą taką kreatywną, a to wiadomo, że w fotografii jest praktycznie mus, no to, no to rzeczywiście trzeba iść jakoś tam szeroko z, z, z tymi inspiracjami. Dokładnie, dokładnie. Tak. No i to też mi się wydaje, że naj... na samym końcu, że tak powiem, dobrze gdzieś tam musimy się dostosować do pewnych samatów na początku, jeżeli odkrywamy, uczymy się, żeby nie popełniać pewnych błędów i gdzieś tam zacząć funkcjonować, ale wydaje mi się, że na samym końcu i tak największą mi in... Najlepszą wartością jest to, że będziemy autentyczni w tym, co robimy, w fotografii. Tak? I dlatego wróciłam do tej fotografii czarno-białej, bo już tam pa pali, choć tak powiem, z klikalnością i z tym, jak to idzie. Nie, to jest coś, co we mnie żyje i, i tym chcę, że tak powiem, karmić tych, którzy chcą to odbierać. Ale też i taką inspiracją myślę, że może być natura, bo ty też, tak jak wspominaliśmy na początku, też preferujesz te konie w naturze fotografować, i, i wydaje mi się, że to jest, skoro to jest naturalne środowisko, tego zwierzęcia, to też najłatwiej przedstawić to w taki, powiedzmy, prawdziwy sposób, nie? Bo, bo to jednak, okej, okay, wiadomo, że są różne rzeczy, które realizujesz, te, te kwestie, powiedzmy, jakiegoś takiego artystycznego ujeżdżania koni i tak dalej, no to, to, to są rzeczy wypracowane, ale to nie jest taka prawdziwa natura tego zwierzęcia, nie? I widziałem taki jakiś film, który gdzieś tam te konie po górach biegną podbija się pył i, i, i to jest coś, coś takiego, wiesz, co ja pamiętam nawet z tych moich wczesno-dziecięcych westernów ulubionych, jak, jak się oglądało i taki, człowiek ma takie schematy, chciałby widzieć te... Mm, te zwierzęta w taki, takiej rzeczywistości Tak, dlatego ja często do tego wracam i zaczynam do tego też wracać trochę pod kątem tworzenia filmów, bo idę powoli w tą stronę, troszeczkę mm -hmm. ruchome obrazki i bardzo chciałabym to zacząć tutaj przemycać, ale właśnie tak jak się, jestem bardzo blisko z naturą, bo jestem i outdoorowa, jeżeli chodzi o pewne kwestie ideologiczne w życiu, też jak najbliżej i dlatego lubię wracać do tych koni na paswisku, nawet żeby tylko zrobić taki z, tzw. Battery, tak zwany recharge baterii, tak, żeby się naładować, żeby się pozachwycać, posiedzieć z tymi końmi i to czasami, co one nam potrafią zaproponować same od siebie, tylko jeżeli jesteśmy cierpliwi, tam się potrafi magia zadziać. One potrafią jakąś interakcję ze sobą nawiązać. I tylko na przykład poprzez niesamowitą cierpliwość i wyczekanie i znajomość tematu, można doświadczyć tak niesamowitych chwili jak na rodziny źrebaka, co się naprawdę niektórzy, nawet hodowcy koni, nie mieli szansy tego doświadczać, bo to się najczęściej zdarza w nocy, gdzieś tam w boksie, coś. Na szczęście mi się udało już y, trzykrotnie y, sfotografować takie narodziny źrebaka właśnie poprzez cierpliwość i spędzanie czasu z tymi zwierzakami na pastwisku. Jest chyba taki film nawet na twoim kanale. Tak, kamarę, jest, jest, jest. <laughs> raz stwierdziłam, że zdjęć nie zrobię, ale będę filmować, bo to jest, jest coś niesamowitego, coś takiego przeżyć, tak. A cieszę się, że powiedziałaś o tym przechodzeniu, czy też może otwieraniu się na, na filmowanie, mm -hmm. bo y, to daje mi okazję, żeby ci powiedzieć, zwierzyć się trochę, jak ciebie pierwszy raz zobaczyłem. Mm -hmm. Gdzieś z półtora roku temu trafiłem na taki film. Właściwie algorytm mi powiedział, że musisz to zobaczyć. I tytuł był: I don't want to be a photographer anymore. I ja mówię sobie: Co za dziewczyna, co ona tutaj, wiesz, próbuje przekazać, nie? I, i tak wiesz, ale z takim nastawieniem właśnie zacząłem to oglądać. Potem się zorientowałem, że, że ty jesteś z Polski w ogóle. No, i nagle wiesz, ten moment, w którym okej, okay, okazuje się, że, że to nie jest jakiś tam internetowy prank, czy, czy, czy też jak to się mówi młodzież, clickbait, mm -hmm. nie? że a tu nie chcę być już tym fotografem, ale będę i coś tam <laughs> i piszcie w komentarzach, żebym została. Tylko m, faktycznie wiesz, to w taki sposób otwarty powiedzenie, że m, ten film może być taką, taką przestrzenią do rozwoju fotografii, że może, że istnieje ta, ta, taka granica. Którą fotograf może właśnie napotkać w swojej drodze, że ten obraz, taki zatrzymany, ta stopklatka to jest niewystarczające dla niego. Tak, tak. To może weź opowiedz o tych, o tych odczuciach, które miałaś, jak, jak sobie pomyślałeś, że właśnie film może być też taką, takim kolejnym krokiem. A wiadomo, gdzieś na początku będę chciała tworzyć po prostu piękne obrazy finezyjne i tak dalej gdzieś, które zabiorą w podróż odbiorcę i odetną go na chwilę od tego świata, ale dla mnie w sumie takim głównym triggerem, powodem, dla którego w ogóle zaczęłam rozważać kwestie filmowe, je, są, są moje podróże i to jak nieraz opowiadam ludziom, wiesz, ja się przyzwyczaiłam do tego, bo to jest w taki sposób, że ja od 12 lat na walizkach i przyjeżdżam z różnych destynacji, wiadomo, każdy kraj ma swoje własne, nie wiem, ym, kulturę, tradycje wokół koni, te konie mają własną historię i wiesz, ja się już z tym oswoją, ale co ludziom opowiadam, słuchając tego z taką fascynacją i wtedy stwierdziłam, kurczę, czemu ja nie mam ze swoich odbiorców zabierać ze sobą, na te same przygody, kiedy jadę za kadrami, tak? Zawsze mogę im pokazać od zaplecza, jak to wszystko działa, przedstawić im to, czym tak naprawdę żyje, i wydaje mi się, że tam jest bardzo dużo takich i ciekawostek i niuansów, i wiele zaskakujących historii, nie tylko końskich, ale około końskich, bo musimy przede wszystkim pamiętać o tym, że te konie tworzą ludzie, Tworzą, tworzą kultura, tworzą kraje czy krajobrazy, do których należą. I to bym chciała gdzieś tam przemycać w swoich filmach docelowo. To powiem Ci, że no, jak analizowałem sobie ten twój kanał, to zauważyłem, że. Właśnie największą popularnością cieszą się takie filmy, które pokazują ten taki niedostępny dla zwykłego śmiertelnika świat koniarzy. Wiesz, tam był jakiś wywiad też z panem, który się tym zajmuje, więc wydaje mi się, że to nie jest nawet o fotografii. Końskiej od zaplecza. Mhm. Wie, że, to, że to może być tylko jakby tło, element taki dodatkowy. Tak, tego, to jest coś, co mnie niesie przez życie, to... tak, ale zatem są po prostu całkiem mhm. inne, inne historie, dokładnie. Mhm. I, i, I mówię to nie dlatego, że może, żeby tobie coś radzić, bo ty. Wyglądać na taką osobę, która bardzo świadomie to wszystko robi, te wszystkie kolejne kroki. Tylko wydaje mi się, że warto o tym wspomnieć, tak pod kątem też słuchaczy, bo, bo różne osoby nas słuchają i też w różnych niszach mogą se, sobie te kwestie dalej pociągnąć, po swojemu zrobić, bo wiesz, jak się analizuje tak pod kątem marketingowym życie fotografa, to, to, to ludzie najczęściej mówią: Dobra, to muszę jakoś tam. Siebie zareklamować, czy, czy poszukać tych odbiorców, i to będę radził, jak robić zdjęcia. I to jest zawsze ta, ta taka powiedzmy, pułapka, mm -hmm. bo wtedy adresujesz te rzeczy do innych fotografów, nie? a jednak my robimy zdjęcia dla ludzi, tak. nie dla fotografów. Dokładnie tej tak. Pie tej pierwszej. W tym pierwszym kroku, więc, więc w ten sposób. A powiedz mi, jeszcze może przejdźmy do, do takiego zagadnienia w ogóle kwestii kompozycyjnych, mm -hmm. bo powiedziałaś, że koń sam z siebie może być dziełem sztuki i jest, jak patrzysz na te, na te linie, ale to też trzeba jakoś odpowiednio skadrować. Czasami widzi się też takie powiedzmy niestandardowe cięcia. Mm -hmm. Czy bo, boisz się? Takich cięć? Czy nie, absolutnie właśnie nie. Absolutnie, w stronę nie. z tą tak, Pełnej sylwetki. E, tak jak powiedziałam, na początku są jakieś tam pewne standardowe reguły przyjęte, nawet w żeby nie popełniać jakichś karygodnych kary błędów. E, ale później, gdzieś tak zaczynamy czuć i rozumieć ten temat, to znowu powinniśmy być jak najbardziej autentyczni i robić to, co, to, co czujemy. Mm i kwestii kompozycyjnej, generalnie ujęcia konia, mamy fazy, na przykład czy w galopie, czy w kusie, są fazy, które są bardzo, bardzo korzystne dla zwierzęcia i oczywiście w taki sposób mm -hmm. chcemy je przede wszystkim pokazać, jeżeli myślimy o koniu jako o zwierzęciu majestatycznym. Ale możemy też się zacząć bawić trochę bardziej emocją, trochę bardziej gdzieś tam detalem, więc wiadomo, będziemy szukać trochę, trochę innych kadrów, czasami trochę bardziej pokracznych nawet pod te kwestie. Jeżeli chodzi o samą samo kwestię cięcia, tak, to mi zajęło troszeczkę czasu przełożyć to na teorię. Jak zaczęłam wykładać na warsztatach, Statach, jak tego konia kadrować tak, żeby mu krzywdy nie zrobić i po prostu przełożyłam to na podstawową zasadę, jak kadrujemy ludzi, nie tniemy po, po ścięgnach i to się bardzo dobrze sprawdza, jakkolwiek próbujemy tego konia ciaśniej czy szerzej przykadrować, ważne, żeby w tych neuralniczkich miejscach nie przeprowadzić amputacji i myślę, że, że zdjęcie jako tako w odbiorze będzie, będzie o wiele lepsze. No tak, bo to też podstawowa rzecz, mm -hmm. nie, żeby, żeby w tych stawach człowiekowi nie uciąć kończyny, bo rzeczywiście kuryzalnie to wygląda. Mm -hmm. y tak, ja bardzo dużo o kwestii. Um, na początku tej swojej drogi z fotografią e, robiłam bardzo na intuicję i ja absolutnie żadnych, nawet podręczników fotograficznych mi, nikt mi nie pokazał, jak obsługiwać e, aparat. Także jestem naprawdę e, e, samoukiem. Dopiero jak zaczęłam wykładać te swoje warsztaty, zaczęłam jakkolwiek. Porównywać z jakąkolwiek nie, teorią w książkach, żeby jakkolwiek to mi się pokrywało. I wychodzi na to, że jeżeli człowiek jest otwarty i gdzieś tam e, spójny z tą swoją intuicją, to bardzo dużo rzeczy się pokrywa. Bardzo dużo rzeczy się pokrywa i właśnie chociażby z tym, z tym kadrowaniem konia nie w ścięgnach. <laughs> tak. Mhm. No tak, i, i, i też ta kwestia jakiejś wolnej przestrzeni. Dokładnie. Dokładnie. Jeżeli, jeżeli gdzieś tam się porusza, to wiadomo, że to są te kwestie. A, a ty jak w ogóle postrzegasz takie efekciarstwo na zdjęciach, bo czasami jest tak, że w niektórych dziedzinach właśnie, wiesz, dodaje się różne różne takie błyski, niebłyski, panoramowanie i tak dalej, i tak dalej. Bawisz się w takie, takie rzeczy? Czy, czy raczej tak tradycyjnie chcesz, wiesz, mrozić? I wiesz, tak wiesz co, ja póki co po prostu nie miałam takiej potrzeby odkrywania tych, tych przestrzeni. Nie mam nic przeciwko, o ile jest to zrobione dobrze i ze smakiem, bo wiadomo tutaj jeżeli właśnie chodzi o jakieś dodawanie świateł, flary i tak dalej, no zaczynamy się też troszeczkę ocierać o tak zwany kicz. I byleby tu nie przesadzić, mhm. bo znowu Mimo tego, że moja fotografia jest fajna artowa, taka mocno artystyczna, to mimo wszystko w samym samym takim em, finalnym odczuciu staram się, żeby to było jak, wszystko jak najbardziej naturalne, żeby nie przesadzić w żadną stronę. Mhm. Tak. Tak, ale mówiliśmy y, chyba o tym obiekcie, y, o tej sesji w Perle, to tam widziałem, że był i dym dodany mhm. i. I też jakieś dodatkowe oświetlenie, więc tego się nie boisz? Po nie, jeżeli, jeżeli to, coś, że tak powiem, to, tak są, to są warunki, które ja stworzyłam, a nie dodane gdzieś tam sztucznie w postprodukcji. To już jest całkiem no. inna, inna historia, no. tak. No wiadomo, że jak gdzieś tam zadymimy, podbijemy światło, to też możemy ten trójwymiar dodać, dodać troszkę historii, jakieś tam bajki opowiedzieć. Także co nam w duszy gra, to wtedy, to wtedy za tym idę. Ale tak jak mówię, ja staram się gimnastykować, jak tylko się da, podczas sesji, żeby stworzyć warunki jak najbardziej zbliżone do finalnego efektu, który chcemy. Na fotografii. W takich materiałach o tobie takie słowo się bardzo często przewija, o tym, że trzeba wydobyć takiego ducha mm -hmm. konia. I to, I to mnie jakoś męczy. Wiesz. No, jak, jak jakby się za to zabrać, mm -hmm. nie? bo, bo, bo można, można stworzyć zdjęcie mm -hmm. danego przedmiotu, osoby, zwierzęcia, ale. ale co to jest właściwie dla Ciebie? Jak ty to postrzegasz? No, już też ten, dzisiaj, ten teren, dzisiaj wspomniałam, że ja je odczułam jako takie wolne istoty, więc dlatego przede wszystkim zaczęłam fotografować je w otwartej przestrzeni. Tam im dajemy tą, tą taką powiedziałabym wolność do, do, do bycia tymi wolnymi duszami. Później jak się te... sobą, tak. Do bycia sobą, tak? Jakbyśmy to powiedzieli. Tak, dokładnie. Później, jak zaczniemy mocniej wchodzić w ten nie zaczniemy rozumieć i postrzegać, tak, tak, że, że każde zwierzę tak naprawdę ma inny charakter, i inne jakieś własne przejścia, inne historie, które chce nam opowiedzieć i zaczniemy czytać coraz więcej emocji, czasami będziemy chcieli się właśnie na nich skupić, na danej fotografii, czy to właśnie bardziej wybałszone oko, czy, czy jakiś tam yy, spokój, wyciszenie. No ja i mówię, każdy zwierzak potrafi nam coś innego zaserwować, i tutaj trzeba być na to otwartym, i to jest właśnie ta dusza, którą ja lubię przemycić w swoich fotografiach. A czy, czy właśnie. Ta sceneria też może wpływać na, na ten, powiedzmy, efekt. Wych wychodzącego ducha? Z... Dokładnie. Jakkolwiek dziwnie brzmi. Tak tak, 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 e, oczywi tak. Oczywiście, że może. Na przykład mamy u siebie w stanie e, konia, który się nazywa Aniela, co już samo imię gdzieś tam e, narzuca nam pewien, pewien nurt myślenia. I to jest, e, jest była bardzo wrażliwej naturze, bardzo taka rozmarzona już do tego, że jest biała, czyli w ogóle taki jednorożec wymarzony. To jest w ogóle inna historia. I ja jak tworzę kadry z nią, lubię ją przenieść właśnie taki troszeczkę inny wymiar. Jedno z moich ulubionych jej zdjęć e, to jest w naszym w martwym lesie, który po prostu usek zostały tylko same, same pnie drzew, i dodaliśmy troszeczkę dymu, wpadającego światła przez to, i znowu to nam tworzy pewnego rodzaju historię taką anieliczną, taką rozmarzoną, troszeczkę, e, troszeczkę taką senną. Tak, tutaj lubię czasami pomóc kreować to, co jest wokół tego zwierzaka, żeby jeszcze bardziej podkreślić, jak on jest. A opowiedz trochę o, ty, o tym miejscu, w którym mieszkasz, bo ja wiem, że ty mieszkasz w różnych miejscach, dużo podróżujesz i tak dalej, ale jednak jest jakieś takie miejsce, które nazywasz domem. Mhm. Ty mieszkałeś w ogóle kiedyś w mieście? Yy, znaczy w mieście. Pochodzę z Żywca, więc to jest, to jest nieduże miasto. Później studiowałam w, no. e, w Chorzowie, w Katowicach, okay. więc tak troszkę, troszkę liznęłam, ale uciekam jak najdalej. No, to dużo ośrodki. <laughs> tak, uciekam. Okej, okay. mm -hmm. I, i, i właśnie taka wyprowadzka z, z tych dużych ośrodków. Mm -hmm. y, o, ona jakoś artystycznie? Znaczy na, na ten rozwój twój artystyczny? Czujesz wpływ? E, tak, no po pierwsze to jest taka potrzeba duszy być jak jak, jak najdalej, jak najbardziej e, wyautowana ze wszystkich bodźców i to właśnie jeżeli chodzi o taki rozwój artystyczny, to że jesteśmy wyciszeni z bodźców, takie jak przynosi nam miasto, ta codzienna gonitwa i takie życie pomaga bardzo mocno wyostrzyć inne kwestie, postrzeganie koloru, barw, e, tekstur, tego co się po prostu dzieje przed naszymi oczami i od kiedy ja się wyciszyłam na te takie nasze ludzkie czynniki, otwarłam bardzo na naturę i na to co się dzieje stałam się tak na to wrażliwa, że praktycznie teraz wszędzie to wyłapuję. To mi bardzo pomogło. A miejsce, które pytasz moim domem, to jest stajnie podoli na Dolnym Śląsku w Górach Sowich. Trafiłam tam kiedyś przez przypadek, szukając odpowiednich modeli, modeli do swoich fotografii. I bardzo mi zależało na jednej klaczy, która była przedstawicielką bardzo rzadkiej wtedy rasy w Polsce, gypsy. No i przyjeżdżając tam poznałam swoją przyszłą szwagierkę i idąc za tym nurtem, po prostu też pokochałam miejsce, no bo to góry, natura, widok, energia niesamowite. Później poznałam, poznałam jej brata, za którym pojechałam do Anglii i zaczęłam też w ogóle studiować tą rasę koni, która mnie tak niesamowicie wciągła. Więc tutaj znowu te tyle się historii połączyło, nałożyło na siebie, dlatego to miejsce jest dla mnie takie bliskie. I wyjeżdżając z tej Anglii, że tak powiem, przywiozłam parę koni ze sobą i dzięki temu też mamy własną hodowlę, która, z której jestem niesamowicie dumna z tego względu, że są to konie. Nie tyle piękne, też wizualnie, ale też niesamowite dla dzieciaczków, bo to są konie bardzo bezpieczne, super dla osób początkujących, ale też są no, niesamowitymi modelami na moich warsztatach, bo to długie grzywy, te szczoty na nogach. No, po prostu można się rozpływać i tworzyć w nieskończoność piękne, piękne historie, piękne obrazki. Tak. No tak, a, a to masz w takim razie swoją ulubioną rasę, tak można powiedzieć. Do, do posiadania, do tak, do aczkolwiek fotograficznie są też dość mocno wymagające, bo są. A my nazywamy je bomboodpornymi, czyli. Niełatwo wywołać u nich jakiekolwiek emocje, one są wiecznie takie bardzo cierpliwe. A wiadomo, czasami do z nich potrzebujemy koni z iskrą, takich bardziej, mhm. bardziej dynamitów, które tańczą, które się popisują. I pod tym względem, typowo fotograficznym, uwielbiam konie iberyjskie, czyli Andoluzy i konie Lusitano, bo one są takimi tykającymi bombami, które jeszcze w ogóle, jak się puści, to one tańczą, jeszcze mają te barkowe kształty. To jest po prostu tak, <ślażytny> to, jest, to jest dla mnie mekka, jeżeli trafię w otoczenie takich koni. Więc fotografujesz w różnych częściach świata, a powiedz mi, masz jakieś ulubione właśnie plenery, które wspominasz najbardziej? Plenery chodzi o lokalizację. No. Wiesz co, no, tak jak już wspomniałam, kawał mojego serca został w zimowej, śnieżnej, takiej naprawdę pełnej wyzwań Kanadzie. gdzie, Kanadzie? Tak, gdzie fotografowałam konie i przy odczuwalnej temperaturze poniżej minus 40 stopni właśnie dlatego, że lubię wyzwania, dlatego, że to nie jest dla każdego i, i dlatego, że ten śnieg właśnie potrafi dać takie czyste, piękne, e, piękne zdjęcia. Znowu, jeżeli szukam zdjęć takich totalnie, wiesz, e, odklejonych, jeżeli chodzi o formę, co się tam dzieje, o krajobraz, no to na pewno jest to, po pierwsze, jest to Andaluzja w Hiszpanii. Z tymi tańczącymi końmi i też ostatnio przepadłam w, w Kapadocji i w Islandii. To są takie miejsca, gdzie znowu góry, kamienie, kształty. To są takie formy, którymi się można bawić, i tylko tego koniczka gdzieś sobie wstawiać, jako małego bohatera, który należy do tego, co go otacza. No, te islandzkie są szczególnie fotogeniczne, jak się patrzy na, na te zdjęcia, nawet nie ściśle, fotografów, którzy się mm -hmm. na koniach koncentrują. Tak. Tak. Zawsze, zawsze się przyjemnie, przyjemnie to ogląda. Tak, bo one, one też mają tą swoją charakterystykę. A, a taka mhm. na dosyć, tak, tak, proszę. E, przez te rozwiane roz, grzywy są takie charakterystyczne i dużo wnoszą. I to jest główny powód, dla którego podróżuję za tymi koniami po świecie, bo każdy kraj ma własną rasę, która reprezentuje jakoś, należy do, wiesz, do, do, do tego krajobrazu, do tego, co go otacza. I właśnie dla tych obrazków lubię, e, lubię tak się przemieszczać. Tworzy taką spójną, spójną całość. No tak, to jest taka. Taka, taka różnorodność. A opowiedz trochę o, o, o swojej książce, mm -hmm. którą z, yy, złożyłaś, bo to nie jest tak prosto wybrać zdjęcia, to to, to już sama, sama edycja yy, tego materiału, bo przecież yy, Podejrzewam, że twoje dyski, jakby ktoś zobaczył, to by się przestraszył. Sama czasami, się sama czasami tam nie zaglądam, bo tam jeszcze tyle czeka kadrów do, do przepracowania. Wiesz co, praca nad samą. Książka powstała jako taki kulminacyjny punkt po 15 latach w ogóle bawienia się w fotografii. Nie powiem jako profesjonalista, tylko w ogóle od kiedy, od kiedy zaczęłam fotografować w stricte konie. I to też była taka linia, od której chciałam zacząć, znajdować więcej przestrzeni na zabawę z filmem. Sama praca nad książką zajęła dwa lata, bo jestem, sama ją opublikowałam, sama szukałam środków, sama znalazłam grafika, z której współpracowałam, sama szukałam tytułu przez półtorej roku. Wiesz, to było po prostu tyle różnych niuansów. Tak to jest, jak się jest takim trochę. lubi się kontrolować wszystko od początku do końca, a to było takie moje dziecko i nie chciałam tego nikomu oddać, dlatego, um, dlatego tyle to trwało, póki, póki nie doszliśmy do. Do, do ostatecznej formy. No i w samej książce mamy pięć rozdziałów, które zabierają odbiorcę przez różne etapy mojej podróży jako fotograf. Czyli najpierw właśnie mamy te konie w naturze, w, w kolorowych, podbitych krajobrazach, gdzie po prostu miejsca zachwycają. Kolejnym etapem są właśnie fotografie czarno-białe, czyli ten, ten taki mocny nur, który mnie zatrzymał też na dłużej, do którego teraz wracam. No i później dziś zacząłam też odkrywać fotografie niskiego, wysokiego klucza, odkrywać konie jako dzieło sztuki, więc tutaj mamy taką właśnie podróż przez pięć takich rozdziałów opowiadających takie odkrywanie konia. Widzę tutaj z tego, co powiedziałaś wcześniej, że masz taką tendencję do mikrozarządzania tak. każdym etapem tak. wszystkiego, co tak. robisz. To jest dobre i niedobre. Tak, tak. <tach> powiem enigmatycznie. Tak. Nie wchodząc jakby w szczegóły, mm -hmm. bo pewnie wiesz o co chodzi, ale... To czyli można powiedzieć, że ta, ta książka to jest taka retrospektywa tego twojego rozwoju. Dokładnie, no, tak. To, I to bardzo ty, też takie personalne, tak, personalne podejście, czy, czy to do tematu koni, czy to do tematu mojego rozwoju jako osoby, no bo to też jest moja podróż, moja własna podróż. To ja mówię, to się, to się nigdy nie zawęża tylko do samych koni. Nam się może wydawać, że widzimy koniki na zielonych paswiskach, ale za tym jest po prostu całe retrospektorum różnych, różnych historii. <laughs> tak, tak. No ale to też można się zastanawiać, wiesz, na ile. Jest jeszcze przestrzeń, żeby coś pokazać oryginalnego mm -hmm. w jakiejkolwiek dziedzinie fotografii. Więc teraz branie się za tworzenie jakiegoś albumu, no to też trzeba mieć odwagę. Mm -hmm. Wydaje mi się. <laughs> tak mi się wydaje, aczkolwiek powiem Ci, że w głowie już są pomysły na dwa kolejne, więc wydaje mi się, że na przestrzeni kolejnych, mam nadzieję, czterech lat Aha. zostaną zostaną. I już wydane. bardziej sprofilowane, czy, czy też takie. Mm. Profilowane, znaczy się skupiające się mocniej tylko na jednej tematyce wokół końskiej, ale tutaj nie chcę za dużo zdradzać, <laughs> tak, żeby. Rozumiem, tak. ale będzie, mhm. będzie też jakaś, jakaś opcja, żeby, żeby się człowiek w tych historiach? Odnalazł? Na razie nie w tych dwóch, które planuję, ale z racji właśnie, że idę w filmik, przy okazji będę chciała też iść w reportaż, żeby. Mm, Zacząć, powiem, powiem to tak e, w ten sposób, że chciałabym zacząć robić dobry pożytek z tego, że mam zasięgi, jakie mam i opowiadam historie, jakie opowiadam, zacząć wnosić też więcej dobra do tego świata i zacząć ludzi edukować i pokazywać czasami mm -hmm. reportażem też nie zawsze kolorowe strony. Wiesz? Wiesz, wiesz o co chodzi? tak? Więc mam nadzieję, że będę mm -hmm. w stanie to prze, przemycić, ale to dopiero za parę lat, bo też sama muszę wokół tego sobie głowę poukładać i być na to gotowa. Ale to jesteś pewna, że chcesz wchodzić na, na taki ryzykowny grunt? Y może nie, nie dlatego, że obetną ci zasięgi mm. czy coś w tym stylu, tylko y, rozumiem, że mogą być to takie tematy nieprzyjemne, ale też z tej perspektywy, że trudno je się fotografuje, bo jednak y, ktoś, kto na przykład, no powiem tak, y, może, może to nie mm. będzie akurat to, co planujesz, ale, ale ktoś na przykład się jakimś tam procederem. Y, Trudni i, i ty chcesz fotografować ten temat, no to, to już są takie niebezpieczne rzeczy. No oczywiście, że są, ale no ktoś to musi zrobić, tak? ktoś, musi opowiedzieć, tak, ktoś musi opowiedzieć tą historię. I też mi zależy na tym, żeby przedstawiając jakiś temat, nikogo nie szykanować, tylko przedstawić ludziom i dać im prawo do wyboru. Mhm. I edukować ludzi, tak? To, to, to nie jest tak, jak byłam teraz w Egipcie i oczywiście zobaczyłam pełno tych biednych, zachudzonych koni pracujących pod, pod turystami, ale to nie jest sztuką wylać na nie wiadro pomy i, i po prostu ich wszystkich schajtować tylko po, po pierwsze tych ludzi trzeba edukować, jak z tymi koni zarządzać i tak naprawdę co jest dla nich dobre, a po drugie trzeba też ludzi, turystów edukować jakie podejmować decyzje, jeżeli podróżujemy do takich destynacji. Tutaj bardziej chodzi mi o coś takiego, Aha. tak, żadne, żadne jakieś tam drastyczne kroki, ale tak, chciała, chciałabym troszkę więcej um, dobra gdzieś tam finalnie <noise> wprowadzić, dzięki tej fotografii. Rozumiem, mhm. Mhm. no tak, tak, ja wiem o co Ci chodzi, bo czasami można pomagając, myśląc, Nie? że się pomaga komuś, to, to, to też jakby przedłużać taką agonię. Nie? Dokładnie. Te, te, tak, a to są, tak, to, są, to są zdrowe istoty, zdrowe, zdrowe istoty, żywe istoty i, i zwierzęta, które, które głosu nie mają, więc ktoś musi za nie wziąć ten głos, ale tak jak mówię, też nie chciałabym być ekstremalna w żadną, w żadną stronę, dlatego sama sobie to jeszcze w głowie układam i myślę, że nawet nie tyle stricte fotografia, co te właśnie materiały filmowe dookoła z narracją pomagą mi troszeczkę bardziej pewne rzeczy przekazać ludziom i pomóc zrozumieć, tak? A rozumiem, czyli to jest coś w rodzaju takiego... Mm... Powiedzmy takiej drogi, którą Sebastiao Selgado kiedyś robił, że w taki poetycki sposób opowiadasz o jakichś tam, powiedzmy, trudnych tak, tematach. Tak, no? tak, tak. I, tak. I, I to jest coś, co, co porusza mm -hmm. i, i sumienia, i serca, myślę. Tak, dokładnie tak. Myślę, że to jest no ciek ciekawa droga. A czujesz się taką trochę, zapytam wprost, poetką? Y Powoli, co, powoli zaczynam to odkrywać, bo ja w ogóle, jeżeli chodzi o jakiekolwiek kwestie hum, przedmioty humanistyczne w Polsce, Polski, jakkolwiek pisanie, nie, absolutnie nie, wiersze, książki, zapomnij. Mm. Ale kiedy zaczęłam bardziej iść w tą stronę taką artystyczną, fotografię, też chciałam zacząć przemycać takie treści, które są we mnie i czasami dopisywać pewne kwestie pod zdjęciem. No i powiem mm. Ci szczerze, że czasami jak sama, sama siebie czytam, to stwierdzam, że ch chyba jakoś mi to zaczyna wychodzić i czemu też nie kontynuować tą drogę i nie zacząć w ten sposób budować historii wokół, czy to zdjęć, czy to filmu. Tak, bo wydaje mi się, że to może wzbogacać mhm. jeszcze ten, ten przekaz. Ale też pytam, dlatego, że ja odniosłem takie wrażenie. To też może takie, takie typowo polska przywara, że. Wiesz, no trudno nam przyznać, że jesteśmy artystami, poetą ktoś jest lub nie, ale raczej się by nie przyznał, i tak dalej, i tak dalej, ale nawet jak się mm, słucha, powiedzmy, jakichś tam Twoich wypowiedzi, to akurat y, mam na myśli ten pierwszy film, który, który widziałem, mm -hmm. to wtedy on mi się wydał, że, że on jest taki, tak, takimi jakby. Y, Próbą zebrania takich Twoich zapisków gdzieś tam notujesz, masz jakiś notes, mhm. i, i, i to było też w sumie odważne z Twojej strony, że wiesz, że otwieram się na świat, a tam różni są ludzie i, 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 i mówię, co mi w duszy gra. I, i, i tu, tu, tu jest też odwaga, nie? I potem, ale to się potem też pokrywa z tym, co, co widać na zdjęciach, i, i to jest wtedy spójne, więc to ma sens, mhm. nie? Bo czasami są tacy, którzy będą, wiesz, jakieś takie próby podejmowali na zasadzie, wiesz, jakichś takich egzaltowanych, jakichś takich utworów, które może powinny być jednak w szufladzie zostawione. I, i, I to jest też zawsze trudne, żeby wy, wyważyć, te, to jest ten moment i mam odwagę i, i chcę się tym podzielić tak. i wiesz, i czy to jest spójne z tym, co potem na, na tych obrazach moich. No czy jest. wiesz, to też pytanie, no, niektórzy tworzą podpublikę albo właśnie, żeby kre, kreować coś, co ma generować jakieś tam finansowanie i tak dalej, ale też niektórzy mają po prostu mhm. potrzebę tworzenia e, tworzenia czegoś swojego dla siebie i wrzucają to w eter i albo się to przyjmie, albo nie. Tak samo było nawet z moim pisaniem i, i właśnie nawet te jakieś tam tekst, jakkolwiek. Ja odkrywam bardzo dużo różnych gałęzi, które mnie gdzieś tam fascynują i to nie jest właśnie tylko fotografia, bo przyznam szczerze, że przynajmniej z tego, co ja znam, my artyści mamy problem czasami z ukierunkowaniem albo wywentylowaniem naszych emocji i czasami te formy różne przekazu nam pomagają. I właśnie czasami sam, sam obraz nie wystarczy, więc ja sobie lubię coś tam dopisać, przekierować i dlatego też tak zaczęłam e, ubierać, czy to ten swój film i tak dalej. To, to z drugiej strony, kurczę, żyjemy w świecie takim, jaki, jaki żyjemy, więc dlaczego nie pomóc mu być Troszkę bardziej pięknym. Ale to też musi być z drugiej strony męczące, no bo jak masz jedną dziedzinę, w której jesteś dobra mhm. i, i, i ciśniesz, no to wiesz, to, to ta fotografia nie jest, nie jest czymś, co, co zabiera tak dużo czasu, a tu film mhm. to jest makabra, jeżeli chodzi o o montaż i tak dalej, plus jeszcze jakieś pisanie, e, nagrywanie tego, co nazywamy voice over, tak. e, no, to, no to to jest już e, naprawdę to czasochłonne, nie? To, to nie lepiej Ci zostać w tej fotografii? Nie, 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 ja nie jestem nigdy jedną osobą, która, raczej osobą, która zostaje w jednym miejscu. Lubię, lubię działanie, lubię, wiesz, cały czas e, takie rozwijanie się, no bo jak się stoi w miejscu, to się nie rozwija. Taka jest prawda. Ym... No i tak jak mówię, już to lubię te wyzwania, uczę się tego, bo nagrywanie swojego dźwięku czy kucze pokazywanie twarzy przed kamerą, jak powiedziałam już na początku, ja jestem introwertykiem i to jeszcze cholernie nie śmiałem, więc przepracowanie tego było dla mnie w ogóle straszną taką, straszną długą lekcją i długotrwałą i dalej jest ale jeżeli gdzieś tam przez to przebrnę i stwierdzę, że zaczyna być tego po prostu za dużo jak dla mnie, no to już gdzieś tam sobie powoli swój tym ludzi zaczynam kreować i szkolić, chociażby nawet, żeby tylko z tym montażem pomogli, tak, żeby oni się też mnie nauczyli więc takie na razie gdzieś tam są plany i, i założenia i pomysły zobaczymy jak z tego, jak, jak to wszystko wyjdzie Jeszcze na koniec mam taką, taką kwestię o odnośnie wielkiej integracji mhm. fotografów końskich bo bo, bo wiesz, jak ja zaczynałem, no nie wiem kiedy to było, tam powiedzmy 2011, to mi się wydawało, że środowisko fotografów to jest takie, że wiesz, fot fotograf, fotografowi wilkiem mhm. I, i ciężko było powiedzieć, żeby tam były te integracje. Potem się to rozkręciło, więc w różnych niszach mamy i fotofestiwale, sama Fotoforma przecież ma festiwal fotograficzny, tam się spotykają ludzie z najróżniejszych dziedzin, a ty postanowiłaś zintegrować troszeczkę. Środowisko. Dokładnie tak. I jak ci to wyszło? Ym... Zadowolona jesteś? Jestem strasznie zadowolona i pamięci, że to jest moja ulubiona impreza w ciągu roku. i gdzieś tam inspiracja przyszła właśnie z tego, no niestety, naszą polską przywarą też jest to, że jesteśmy dość zawistni i zazdrośni, właśnie, tak jak mówisz. No co? <laughs> I wiesz co, bardzo starałam się, no jakoś to troszkę przeforsować. Nie wiem, czy to kwestia tego, że człowiek podróżuje i widzi, że się inaczej da, czy chęć po prostu zjednania tych ludzi, nie wiem, jakaś taka potrzeba serca. E, raz temat i kurczę zapisało się tyle ludzi i ten e, no właśnie ta integracja już tak w tym roku będzie 12 edycja i to pięknie pięknie działa pięknie funkcjonuje oczywiście jest to oparte gdzieś tam na jakichś tak zasadach mm, plenerowych no bo to jest fotografowanie koni to jest to, to co nas jedna ale przede wszystkim mamy jakieś tam wspólne aktywności, czasami jakieś gry, zabawy, powygłupiać się, znowu stworzyć fajne środowisko, tak? I na, tym, na tym mi bardzo zależy i to mnie strasznie karmi, jak ci ludzie przyjeżdżają, jak oni są tacy otwarci, jak tworzą nowe znajomości, przyjaźnie i później być może gdzieś tam daleko, dalekosiężnie też będziemy w stanie coś wspólnie jako grupa fajnego stworzyć. Nie wiem, czy to jakieś wystawy, może jakiś związek. Kto to wie? Taki, taki jest pomysł. Mhm. A kończy się rozmową o sprzęcie, czy nie? Bardzo rzadko. Jeżeli ktoś tam ma jakieś, że tak powiem, trudności z, z, techniczne ze własnym sprzętem, to czasami się gdzieś tam zapytamy ty, a jak ty to tam robisz, a tak poza tym to nie. Nie, nie. Mhm. <laughs> Ale nie, no każda. Ja mam takie doświadczenie, mhm. że każda rozmowa z fotografem kończy się prędzej czy później. Jakąś zmianką o sprzęcie, o obiektywach i tak dalej. Nie, nie, nie. Ty, ty, tak jak cię zresztą wspomniałam, zanim się połączyliśmy, że dla mnie aparat to jest tylko i wyłącznie narzędzie tak jak pędzle i płótno, i co stworzymy, to jest hmm. bardziej w naszych głowach i, i, i rękach, więc to jest tam poboczny temat. Tak, tak. No, ja tam wyznaję taką teorię, że po, po prostu aparat musi nie przeszkadzać. Dokładnie. I, czasami, czasami jest tak, że po, po wielu jakichś tam próbach dojdzie się do takiego konkretnego modelu, mm -hmm. który o właśnie, czujesz jakby ktoś zaprojektował podem Tak, nie? tak, dokładnie ja to samo wyznaję i na swoich czy to warsztatach, czy szkoleniach zawsze mówię, żeby stopniować ten rozwój sprzętowy także, że my musimy mu dorównać i wtedy jak on zaczyna nas ograniczać, to znaczy, że my też się rozwijamy w jakiś tam sposób, ale często też bywa niestety tak, że jak, jak są na to fundusze, to niektórzy się porywają z motyką na słońce, kupują sprzęt, który ma milion przycisków, milion funkcji i tak jak powiedziałeś, jest bardziej przeszkodą niż tak naprawdę, naszym przyjacielem podczas sesji. A my, miałabyś jakąś radę na koniec dla naszych słuchaczy, wytrwałych? <laughs> dla naszych wytrwałych słuchaczy: no, no przede wszystkim, e, jeżeli macie do czegoś serce i czegoś chcecie, no to, e, to nie odpuszczajcie i też pozwólcie sobie dość często wychodzić ze swojej strefy komfortu, bo to jest miejsce, w którym się zaczyna nasz własny rozwój. Super. Jeżeli będziecie mieli do Kasi jakieś kwestie, to warto zajrzeć w opis tego odcinka. Jest tam dodany profil Kasi i namiar na nią. Też zachęcamy was do tego, żebyście się podzielili jakimiś swoimi uwagami na Insta Stories, oczywiście tagując profil Kasi na Instagramie. Niezłe aparaty też, wiadomo. Mm -hmm. I e, jakieś tam dyskusje, to też e, zapraszam do grupy Niezłe Aparaty Podcast na Facebooku. Dzięki Kasiu za przyjęcie. M, zaproszenie do audycji. Dziękuję ślicznie, to była przyjemność. Dzięki serdeczne i mam nadzieję, że nie, nie ostatni raz. Też mam taką nadzieję. Hej, stawiam kropkę.